Ja oceniam to spotkanie, wynik tego spotkania jako sprawiedliwy. Aczkolwiek no, czujemy niedosyt, bo bramkę straciliśmy po stałym fragmencie gry, jakimś tam zamieszaniu, niepotrzebnym komentarzu sędziego, który jakoś tam w jakiś sposób zatrzymał tą grę. Sędzia nagle kazał kontynuować tą grę i tak troszeczkę zwariowaliśmy na tym boisku i niepotrzebne emocje się później wkradły, takie negatywne. Natomiast jeśli chodzi o przebieg całego spotkania, no w pierwszej połowie zarówno Korona miała swoje sytuacje i my mieliśmy, i w drugiej też mecz i po bramce był dosyć wyrównany. Próbowaliśmy zdobyć bramkę na 2-1, robiliśmy zmiany, nie udało się, aczkolwiek tak jak powiedziałem na początku, czujemy lekki niedosyt, ale szanujemy ten punkt, bo zdobyliśmy go na boisku lidera. No cóż, my znowu remisujemy mecz u siebie, aczkolwiek po meczu z Wołominem mieliśmy trochę słabsze miny, ponieważ zagraliśmy dosyć przeciętny mecz, dużo chaosu było na boisku, a dzisiaj dużo bardziej poprawiliśmy naszą grę, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie stworzyliśmy sobie 4 bardzo dogodne sytuacje, z czego 3 po bardzo ładnych akcjach. Próbowaliśmy grać ziemią, staraliśmy się dużo biegać, być ruchliwymi. No cóż, druga połowa troszkę słabsza w naszym wykonaniu, paradoksalnie w drugiej wyrównaliśmy, tak więc na pewno gra lepsza niż wynik. Dziękuję. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ta różnica punktowa między liderem, czyli Koroną, a nami jest 7-punktowa, mogła zmniejszyć się do 4. No tak się nie stało, w dalszym ciągu ona wynosi 7. My nie spadamy broni, będziemy do końca walczyć, mamy w miarę wyrównaną kadrę, mamy kilku fajnych młodych chłopców, którzy też będą dostawać szanse gry i zobaczymy, co ten kolejne mecze przyniosą. Ponieważ no, tak jak obserwujemy te rozgrywki, każdy traci punkty, każdy remisuje mecze, wygrywa, przegrywa, także wydaje mi się, że tutaj do ostatniej kolejki będzie rozstrzygała się walka o to, kto ten mecz, kto tą ligę wygra. Ten sezon powoli dobiega ku końcowi i trzeba powoli wprowadzać tych zawodników też, którzy grali troszkę mniej. Też nie ma co z tym szaleć, bo mówię, jeszcze tak jak mówiłem, dopóki piłka w grze, trzeba grać. Jakieś tam plany mamy, powoli zaczynamy też rozmawiać z prezesem o wzmocnieniach, o uzupełnieniach, wzmocnieniach. Jeszcze jest troszkę czasu i no, będziemy nad tym myśleć i pracować. No my w każdym meczu nie mamy jakiegoś tam celu punktowego, tak? No wiadomo, że zakończyć ligę na pierwszym, drugim, trzecim miejscu jest fajniej niż gdzieś tam na 7 czy 8, tak? To zawsze tak buduje morale na kolejny sezon, tak? I, no mówię, celu określonego nie ma, jeżeli będziemy walczyć w każdym meczu o 3. Oceniając ogólnie te rozgrywki, to jest w tym naszym mazowieckim związku troszkę dziwne, bo w poprzednim sezonie było 20 zespołów w czwartej lidze, graliśmy 19 spotkań razy 2, to nam daje 38 meczy, w tym gramy jest 16, 2 się wycofały, więc jest 14 zespołów, gramy 13 meczy. Na początku jest inny regulamin, później w trakcie rozgrywek się zmienia. Ciężko też sobie to wszystko planować w takiej pracy szkoleniowej, bo no to nie ułatwia nam zadania. Natomiast czy to wpłynęło na poziom? Myślę, że tak, że jest taka grupa zespołów, ta pierwsza ósemka, która gdzieś tam ciągle coś walczy, a reszta no tak już trochę dogorywa, tak? Witam serdecznie. Na pewno będzie trochę się działa, bo tak jak mówię, powiedziałem wcześniej, czy już powiedziałem na boisku, no ja spotkałem się po raz pierwszy z czymś takim, że sędzia w trakcie spotkania, czy w trakcie gry, czy stop, tak? Oczywiście nas to nie usprawiedliwia, bo piłka była cały czas w grze i oczywiście ubolewamy na tym, że straciliśmy bramkę po raz kolejny ze stałego fragmentu, no ale tak jak mówię, no dla mnie sytuacja irracjonalna, tak? Sędzia w trakcie gry krzyczy stop, później się tłumaczy, później na końcu przeprasza trenera, no mega dziwna sytuacja dla mnie. Tak jak trener powiedział, no chcemy grać o zwycięstwo w każdym spotkaniu. Mamy silną w miarę kadrę, co pokazują te mecze, tak jakby nawet i ten dzisiejszy mecz z liderem, tak? Postawiliśmy się Koronie, myślę, bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę postawiliśmy. Dużo walczyliśmy, dużo biegaliśmy, udało się zdobyć bramkę, którą mi wypracował Artur Gawenda.
Także no myślę, że przed nami jeszcze kilka spotkań i na pewno nie spuścimy głowy, nie odpuścimy już tego sezonu, na pewno jeszcze będziemy walczyć o punkty. Oglądając na pewno z boku to spotkanie, można było wyciągnąć takie wnioski, że obie drużyny walczą jeszcze o coś. No wiadomo, Korona jest w super sytuacji, jest na pierwszym miejscu i tak jakby no, ma wszystko w swoich rękach, ponieważ jeszcze tych bezpośrednich przeciwników ma na rozkładzie, więc tak naprawdę mogą dużo osiągnąć jeszcze w tym sezonie. Także na pewno gratulujemy pozycji i tego, jak grają w tym sezonie. No ale tak jak powiedzieliśmy, no, potrafiliśmy się postawić, tak, na boisku lidera. Super przygotowane boisko przede wszystkim, co tak jak naszej drużynie na pewno pasuje, ponieważ no, wiadomo, jak jeździmy na te boiska, czy byliśmy w Wołominie dwa tygodnie temu, no to jednak nie sprzyja to takiej grze kombinacyjnej, szybkiej, więc dla nas fajny mecz i myślę, że dla kibiców tak samo. To zawsze jest tak, że drużyna, która goni i strzela bramkę, to rośnie, tak? A ta drużyna, która no, powiedzmy pilnuje wyniku, no, zachowuje się inaczej. Tak jak mówię, no jeszcze rozbiło nas to zachowanie sędziego, gdzie no, zbyt pewnie dużo jeszcze rozmawialiśmy między sobą z panem arbitrem szanownym. Także myślę, że to nas też trochę rozbiło, a Korona miała też swoje sytuacje. Chociaż przy odrobinie szczęścia też wyprowadziliśmy kontrataki, które mogły się przy naszym troszkę lepszym zagraniu zakończyć pomyślnie. No to znaczy, jeżeli chodzi o kontuzje, to w każdym klubie są. To już jest końcówka sezonu, tak więc wiadomo, bardzo gramy na ambicji, dużo biegamy, dużo walczymy, nikt nie odstawia nogi, więc te kontuzje nie ominą żadnego klubu, tak więc każdy pewnie boryka się z tymi samymi problemami. Najważniejsze jest to, że mamy jeszcze zawodników, którymi możemy godnie zastępować tych, którzy gdzieś tam mają urazy. Andrzej ma naderwaną łydkę, tak więc myślę, że jeszcze tydzień będzie normalnie w treningu, tak więc tutaj bym nie dramatyzował, jeżeli chodzi o Andrzeja. To nie ma aż takiego kłopotu, to jest normalny mięśniowy uraz, który dosyć szybko się goi. Damian Drężewski w środę na treningu doznał urazu. Myślę, że na pogoń siedce będzie. Marek Kaliszewski, ciężko powiedzieć, bo ma naderwane mięśnia poboczne, tak więc tutaj czas gra dużą rolę, tak więc czekamy na niego. Nie myślę, że reszta chłopców, którzy ciężko trenują i regularnie trenują, przede wszystkim są od tego, żeby zastąpić Piotrka, tak samo Wojtka, tak więc ja tutaj nie składamy broni na pewno. Tu nie dramatyzujemy, to jest piłka, tak więc często jest tak, że następna osoba wchodzi, daje siebie 100% i gra dalej do końca sezonu, tak więc tutaj to jest rywalizacja, tak więc żaden to jest kłopot dla nas. Przed sezonem podjęliśmy decyzję, że Sebastian będzie drugim bramkarzem, tak więc wobec niego także mamy wymagania. To, co już mówiłem na temat innych chłopców, regularnie trenuje, jest na każdym treningu. Tak więc tutaj, tak jak mówię, na Andrzej wypadł, jest Sebastian, broni Sebastian. Tak więc tutaj jest jasna sytuacja, jeżeli chodzi o pozycję bramkarzy w klubie. Witam serdecznie. No mi się wydaje, że w pierwszej połowie zagraliśmy dobre spotkanie. Wiedzieliśmy też, jak drużyna z Przasnysza będzie się zachowywać. Wiedzieliśmy, że też próbują grać piłką, że będzie to na pewno ciekawe widowisko, że nie będzie kopaliny moja, twoja. Myślę, że było parę fajnych sytuacji z naszej strony. Staraliśmy się grać wysoko, podejść do nich. Spełnialiśmy założenia trenera w pierwszej połowie. Mi się wydaje, że bardzo dobrze. No jeden głupi błąd, akurat mój. Zdarza się, trudno, trzeba podnieść czoło i tyle. Trenujemy, gramy dalej, tak? Druga połowa, dużo walki. Mi się wydaje, dużo przerw, więcej leżenia, więcej gadania niż grania było w drugiej połowie. Strzeliśmy bramkę, udało się, stały fragment, ja to rzuciłem. Kolega Przemek strzelił, trenujemy to. Nie jest to w przypadku. Takiej sytuacji dziwnej nie miałem ze swojej perspektywy, to tam nie widziałem, tam nie słyszałem, żeby coś tam się działo dziwnego. Patrzyłem, koledzy z drużyny robią ruch taki, jak na treningach trenujemy, więc dogrywam piłkę. No wpadło jeden kolega trochę mnie uratował. Może ten mniejszy opierdziel będzie na następnym treningu od trenera. Jeden punkt. Drużyna z Przasnysza. Dobra drużyna. Dobre opinie wcześniej o nich mieliśmy, dlatego no, u siebie powinniśmy grywać. Ostatnio gramy lepiej na wyjazdach niż u siebie. Na wyjazdach kasujemy punkty. U siebie trochę ich tracimy, tak? No tak, trenujemy to, trener nam stara się pokazać, jak to robić. Wiadomo, nie jesteśmy bardzo, no, że coś nie zawsze wyjdzie, zawsze gdzieś ta piłka może inaczej polecieć czy coś, ale staramy się na jakieś określone sygnały robić pewne rzeczy i akurat teraz się udało, dobrze wyszło, poszło piłka tam, gdzie miała iść, zawodnicy wbiegli tam, gdzie mieli wbiec, była bramka i
mi się wydaje, że zasługa treningu, tak? Wiedziałem przed meczem, że mam akurat taką zagrożoną sytuację. Rozmawialiśmy z trenerem przed meczem, żeby starać się tej kartki nie dostać, że to bardzo ważny mecz z tymi środcami. Taka kartka, jeden da, drugi nie da sędzia, tak? No mi się wydaje, że mógł nie dać. Dał i tyle, no nie można mieć pretensji, no to też jest człowiek. Co tu dużo gadać. No szkoda, na pewno może być ciekawy mecz z Siedlcami, fajnie by było zagrać. Szkoda też, że jeszcze i Piotrek właśnie trochę... No mi się wydaje, że trener nie będzie miał problemu. Są chłopacy w treningu, którzy na pewno wejdą godnie, zastąpią i to później ja mogę mieć problem, żeby wejść z powrotem do składu.